jest ważniejsze od wszystkich funkcji. Nagle ludzie mówią o uśmiechach, o tym, że człowiek miał ludzkie reakcje, że umiał zauważyć dziecko i że potrafił zauważyć człowieka. Nie o dystynkcję. Słuchałem, jak żołnierze mówili: pan generał był człowiekiem. Kiedy przechodził, zawsze nas widział. I to jest ważniejsze od wszystkiego. Nagle przerwany lot. Zakończony zupełnie nie tak. I wszystko się zmienia. To, co wydawało się będzie niemałym problemem Polski, kolejny problem, wybory, klimat tego wszystkiego, zaczynaliśmy się nawet bać. Dzisiaj marszałek Sejmu mówi: ja sobie nie wyobrażam kampanii. Jak? Jak to zrobić? Bardzo się zmienił świat. Nam się zmienił. W nas się zmienił. W naszych perspektywach widzenia. To wszystko dzieje się w klimacie, w którym w Kościele, we wszystkich chrześcijańskich wspólnotach, w całej rzeczywistości uczniów Jezusa, przeżywamy tajemnicę Jego zmartwychwstania. Wybrałem Ewangelię, która wydaje się być na tę chwilę jakąś lekcją dla nas. Uczniowie przerażeni. Przerażeni dramaturgią śmierci tego, który budował ich świat. Przerażeni tym wszystkim, co było ich życiem, a co zostało przerwane. Uciekają. Uciekają z tego bolesnego świata. Inni. I nie wiedzą nawet, że obok nich jest ten...